I tak właśnie zaczęła się nasza przygoda na Dzikim Zachodzie. No, kilka miesięcy później. O, ale się wyspałem. He's been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. No, znowu to samo. Not like that. Gdzieś lecimy w śnieżyce. Ja pierniczę, jak zwykle pojeby. No, zamiast siedzieć w domu, to gdzieś jadą sobie. No trudno, takie życie. Czemu Michał wziął babę, a nie alkohol w piwnicy? Nie mam pojęcia. Ach, wspomnienie, jakbym w to grał wczoraj. W sumie grałem. VGZ, gram od na razie pół godziny, ale już mi się podoba, jest mega. Po prostu... Well, seems somebody left. Co tam znalazłeś? And that way. Sure. Well, come on then. No i zaczyna się kolejna przygoda. Coś się kończy, coś się zaczyna. Blad już gra w Red Redemption'a. Dokładnie. Dobra, pani Javar. Idziemy. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. Ja pierniczę, nic nie widać. We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Czyli krótko mówiąc, mamy jakby pasek wytrzymałości konia i pasek życia konia. Spory wąwóz, poradzimy sobie. O kurde, faktycznie spory wąwóz. Killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. No, opowiadaj, opowiadaj. Continue along the cliff wall here. Chciałem jakieś efektowne ujęcie zrobić. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Włącz kamerę filmową. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. To jest kamera filmowa? To jest kamera z pierwszej osoby. Kamera filmowa. No tutaj podążać drogami i innymi ścieżkami. O, fajne! Nieźle, kamera filmowa, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Horse struggling. Yeah, a lot of fresh snow here.
I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Now let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Ej, kamera filmowa. Jakiś geniusz na to wpadł. Oni sobie rozmawiają, ja nic nie muszę robić. Mogę sobie, wiecie, patrzeć, czytać, co oni mówią. Co mam widzieć? Dym! Nie, nic nie widzę, szczerze mówiąc, przepraszam cię. Nie, widzę, coś tam leży. Jakieś ciało. Come on. Up there. Dobra, chyba jakieś problemy są. Dobra. Co? Wyłączać kamerę filmową? Nie, nie, poczekaj, poczekaj, to wyłącz, wyłącz, wyłącz. Musimy to zbadać. Stop, 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 stop. Konik! Uspokój się, uspokój się. Cicho, 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 już, nie ruszaj się. Stop! Muszę to zbadać. Poczekaj. Cicho, jestem zajęty badaniem. Dobra, zbadałem to. Dobra, idę, nie denerwuj się. Co, chyba ty nie zajedziesz na koniach. Ja nie zajadę? Dobra. Weź strzelbę z konia. Strzelbę z konia. Miałem tylko rewolwer? A nie. Nie możemy wziąć innej broni z konia. Broń na koniu. Widzę, że możemy wziąć tylko jeden rodzaj. No dobra. Mogę pożyczyć twojego konia? Nie mogę. Jawar, cokolwiek wymyśliłeś, nie uważam, że był dobry pomysł. Wiesz, że zaraz się stąd ześliźniemy i umrzemy stąd. Tutaj nie ma żadnego Johna. Tobie się chyba przyśniło coś. Nie no, zaraz umrzemy tutaj. Ej, patrz, jak on pierwszoosobowy śmieszny tryb, jak śmiesznie wygląda to pierwszoosobowym trybie. Ej, wygląda jak normalnie jakiś FPS, co nie? Normalnie jak jakiś FPS to wygląda. Nawet ładnie chodzi tak w sumie. Tu! Dobra, ale będziemy grać w normalnym tym trybiksie. Nie FPS-owym. Ale Dawek dobrze wyglądało. Drops down here. Watch yourself. Jak się gra na PC? Powiem ci, że genialnie. Mega przyjemnie, co tu dużo ukrywać. No i grafika jest 1000 razy ładniejsza, nie oszukujmy się. Kurde, Jawar, coś ty mnie wpakował. Ten John w co się wpakował w ogóle? Mój rdzeń wytrzymałości. Poczekajcie, muszę chyba coś przekąsić po prostu. No tak, przywraca średnią część i rdzenia wytrzymałości. Zjedzmy coś po prostu. Właściwie przedmioty są widoczne z udołtą. Zjedz zapas z ikoną rdzenia wytrzymałości, aby uzupełnić swój rdzeń wytrzymałości. Dobra. Ja cię kręcę, co to za wyprawa. Jestem ciekaw, jak go z takiego daleka usłyszałeś, Jawar, bo szczerze mówiąc, to tak kawał drogi już idziemy. I w takich ciuchach się tak w tak spinać, wy to jesteście nienormalni po prostu. Patrzcie na to. Ja pierniczę, jaka przepaść. O kurde. Ale byłoby się stąd zrąbać, co nie? Dobra, już idę. Musiałem popatrzeć na wysokości. Zaczekaj tam na mnie. Let's keep moving then. Come on. John! 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 John, gdzie jesteś? Marston, słyszysz mnie? Gdzieś tutaj jest. Na półce. John, gdzie jesteś?
Dobra, włączmy tryb filmowy. Dobra, idę, nie denerwuj się. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. A tobie co się stało, panie John? You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Dobra, zaniosę go. Jestem silnym chłopcem. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Oh, nie! You see that on the ridge? Shit. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. Dobra, wileczki, chodźcie tutaj. Czyli tak dzisiaj zginę. We're getting you out of here. Tak więc dzisiaj tak, wyceluj broń. Przecież prawym się celuje. Co to za? Niechaj tak się potoczy. O cholera jasna! Wiedziałem, weź rewolwer! Cholera jasna, wiedziałem, weź rewolwer! Wiedziałem, że to jest głupota! Dobra, nic mi nie jest, to tylko zadrapanie! Ja pierniczę! O kurde, co to była za akcja? Aby dostać dosiąść swojego konia. Sekundkę, prowadzę do siebie właśnie po tym spotkaniu. Jaki rozpiździec. Jak do cholery się zmieniało na radar i na radar, bo zapomniałem. Muszę coś zjeść. Przywraca pełnię zdrowia. Jestem chyba trochę chory, co nie? Otwarty, dobra, trochę mi lepiej. No, tak mnie trochę drapnęły te wilki, muszę przyznać. Cholera, wyceluj broń. No, weź rewolwer. Weź to. Na daleko. Aby to nie wiedziałem, że rewolwer byłby lepszy. Jak się zmieniało ten radar? Zmienię sobie na mapkę jednak. Nie to, M. Nie M. Chciałem sobie zmienić ten. Zamiast kompasu na ten. Na radar, ale dobra. Zmieńmy na ten rewolwer. Ale to była potyczka. Jaka dobra muzyka. Alt X. O, właśnie. Rozszerzony. Nie no, dajmy zwykły. Hour later. You ain't gonna die. Not yet. Ale była potyczka, ja pierdnicę, jak oberwałem od tych wilków. Ale to było dobre, podobało mi się. More coming down the hill. Get the hell out of here. Cholera, jak tym koniem prowadzić i strzelając równocześnie. Nie, ja pierdnicę. Koniu! Pobudka!
Pobudka koniu, wstawaj! Cholera jasna. Ja pierniczę, jaka w ogóle... Ojeju, wiecie jaki był problem, bo ja celowałem w wilka i ten koń po prostu sobie zaczął skręcać, bo... Jakby strzałka do przodu. Dobra, zacznij mi się oddawać. Nie, no bez przesady, wróć do punktu kontrolnego. Dobra, powtórzmy tą akcję. Nie zmieniłem koniowi kopyt na zimowy, tak chyba było. Ej, a muzyka jest chyba dobrze dopasowana, jest idealnie głośno, co nie? Up there? Four of them. Oh, yeah. Get out of here. Get the hell out of here. Get out. Dobra, załatwiłem je. Look out on the right. We got more wolves on the left. Cholera, ile tu wilków? Z drogi, wileczku. Do you see any more, Arthur? Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Ale to było dobre. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? A tutaj nikogo nie ma. Halo? We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Come on, here we go. Dokładnie, nic mu nie jest. It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all it? That's civilization. I know. The West is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Mogi. O, ognisko się pali. Dobra, troszkę się ogrzejemy. Muszę przyznać, że to była bardzo ciekawa akcja. Ua. We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Kilka tygodni później. Nowy wpis w dzienniczku. Wydarzenia i ciekawe miejsca są podczas gry zapisywane w twoim dzienniczku. Dobra, zobaczmy co tam mam w dzienniczku. Czyli mamy tak, przewrót strony, jakby mapę. Nie mam pojęcia jaką mapę. Jakiś ładny rysunek, widzę, że jestem artystą. Pełno tekstu. Blackwater. Kupiłem ten nowy dziennik po tym, gdy stary spłonął w pożarze wiele miesięcy temu. Czy kiedy to tam było? Ostatnio za dużo nie pisałem ani nie rysowałem, ale brakowało mi tego bardziej niż przypuszczałem. W końcu wylądowałem koło sklepu, więc mam i dziennik. Po tych wszystkich wydarzeniach na północy i pożarze przebywaliśmy kilka miesięcy w dziczy.
podróżując północnym Grizzlies. Okej. O Boże, ty, co cała historia życia tu chyba napisałeś? Na przykład co tu napisałeś? Jenny, urocza dziewuszka, którą spotkaliśmy samotną przy drodze. I Michał, przestępca, którego Dutch poznał gdzieś w barze. Dutch zdaje się być pod wrażeniem Michała, no nazwijmy go tak, który jest dość porywczy, kłótliwy i zarozumiały. My z Joseją jesteśmy bardziej powściągliwi co do jego oceny. Okej. Historia kolejna. Nuda, co tam jeszcze, rysunki. Co zapisałeś? Blokada w razie mocno się rozrosło. Boże, ty ile tu żeś się rozpisał. Bla, 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 bla. Co to jest? Dobrze, znów zajmuje się oszustwami. Husi to urodzony handlarz, a zaczyna się bać, że przyciągniemy uwagę niewłaściwych osób, spędzając tyle czasu w mieście. Boże, ty tu historię życia widzę, żeś napisał. Ja pierniczę, co ty, życia nie masz? Ja pierniczę, ty chyba niepoważny jesteś. Co to? Ostatni rozdział, dobra. Nie na taką wiosnę liczyłem. Ja i Husi szykowaliśmy razem własny napad w Blackwater. Alban chyba poszedł w diabły. Razem z większością mojego dobytku. No dobra, coś tam jej męża zamordowali chłopcy Kolma, czyli to jest najnowszy wpis. Dobra, to możemy historię całą poznać. Misja wykonana. Początek i ucieczka przed wspomnieniami. Czyli teraz jest jakby taki stan bez misji. A on w ogóle czyta komentarze? Nie, nie czytam. Ha! I co? Szachmat! Usiądź. A w sumie... Czemu nie? Usiądź przy kominku i ogrzać tyłeczek? A w sumie możemy. O, relaks. Chcesz mi coś powiedzieć? How you feeling, Jose? You've been coughing a lot. That's the cold. Thank you for bringing John back. Of course. Nuda. W sumie... Co ja tu mogę robić? Mogę tu się zrzemnąć czy coś? Tu mam jakiś ten? Przeszukaj szufladę. Co mam w tej szufladzie? Zaraz się przekonamy. Co my tu mamy? O, alkohol? A nie, już myślałem. To się nazywa rozczarowanie. Przeszukaj szufladę. Kilka szuflad tu mamy do przeszukania. To jest mieszkanie, to jest mój pokój własny. Ale widzę, że nie przeszukiwałem tego pokoju nigdy, bo nie wiem co jest gdzie. Dobra, zbierzmy po prostu wszystko co tutaj mamy. Nie będę nic zamykał. Niech to będzie ten, otwarta szafa. Dobra, sprawdźmy po kolei co tu mamy. Tutaj mamy jakiś warsztat. A ty kto to jesteś, gałganie? Dutch. Okay there, Dutch. Thank you. Thank you for bringing John back. Finally some relief. A, tu jest jakaś pani. He'll be all right, I hope. Cześć, lasyczko. Molly. You okay in here, Molly? Might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. Ach, przerobane w takiej zimie żyć, co nie? Wiecznie zimno. No dobra, wychodzimy stąd w takim razie. Myk! Och, na zewnątrz. No, jest śnieżyk. Co tu mamy? Czyżby to był mój koń? Cześć, koniku, co tam u ciebie, stary? Ładunek koń. No, zbadaj poklep. Dobry konik. Dobra, zbadajmy go przy okazji, jak już tu jesteśmy. Pokaż informacje. Co tu mamy? Maść machoniowa gniota. Szybkość, przyspieszenie i zwrotność. Okej, okay, poklep. Dobry chłopiec. Dobra, koniuk, radzisz sobie jak ta lala. Idziemy, mamy tu emisję, niczym, to jest takie niczym ten, Grove Street. Nie, jak się nazywało? Grove Street, tak, Grove Street. To jest niczym takie Grove Street. Mamy teraz do wyboru misję, które chcemy podjąć. Albo tutaj B u pana B, albo u pana P. Więc decyzja wydaje się dosyć trudna. Bierzemy pana P, oczywiście pana Pawła. Ej, ty, śpisz tu? We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people?
when I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Ciekawe, czy koń może go kopnąć w ryj. Nie wiem. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. No dobra, wybieramy się na polowanie. Ach, polowanko. I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Strzelanie z łuku brzmi jak bułka z masłem. Dobra, czy dzisiaj poznamy samego Charlesa? You reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Dobra. A few days, all right. That ride north from Blackwater. Naszego wierzchowca nazwiemy Pimpuś. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but... Cały czas mówią jakiś... o jakimś statku, co nie? Ale nie wiadomo w sumie o co do końca chodzi z tym statkiem. Może w tych notatkach było coś napisane. Co do konia, to nazwiemy go Pimpuś. To będzie Pimpuś. Idealna mi nazwa dla konia. Mój Pimpusiek. Ach, ja na Pimpusiu razem z Charlesem wybieramy się na polowanko. A, piękna sceneria. Spędzę tu wspaniałe lata, tak jak na Grove Street. Dokładnie tak samo. Swoją drogą spojrzę tak z ciekawości na mapę. O, mapa jest taka dosyć ograniczona z tego co widzę. Ale w ogóle ta mapa jest aktualna? Czy to jest takie... Okej, no dobra, chyba nie do końca. Chyba taka trochę ograniczona bardzo. There's some patches of grass here. This is good. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh, stay quiet. Spokojnie, ja jestem mistrzem cichości. Zaraz upolujemy. Stop here a second. I see something. There's deer been here. And recently. How can you tell? How can you not? We'll track them on foot. Keep down. Move quietly and slowly.
No dobra. Daj mu się 10 minut życia. Ktoś jeszcze nie się zakłada? Czyli krótko mówiąc, tutaj w każdym razie był jeleń. Tak, naciśnij środkowy przycisk myszy, aby aktywować sokole oko. No i teraz to widzimy generalnie, zacznij tropić. Tak, teraz generalnie widzimy trop. You'll be able to track nearly as well in grass and woods. Czyli krótko mówiąc, musimy wytropić jelenia. Gdzieś tutaj jest. Dobra, podążamy za tymi śladami. O, poczekaj, bo bym go zgubił. A tutaj jest ten jeleń. No, tędy się przemieszczał. Przestań tropić. Czemu miałbym przestać tropić w sumie? Uwaga, włącz okulary, skup się uwagę na śladach, by je ponownie podświetlić. O! Mam go. Dobra, twój zabieg jest widoczny po aktywacji Sokoloko. There they are. Quick, get that bow out, Arthur. O, je od zawietrzej lub zachowaj dystans. Poczekaj, mój zapach widać? Jak niby mój zapach widać? Ja nie widzę swojego zapachu. Czy widzę swój zapach? Mój zapach to pewnie ten niebieski, tak? Nie, nie, nie. Tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Dobra. Nie wiem czemu, ale pójdę wystrzelić. Dobra, YOLO. Cholera. Cicho. Ja pierniczę, ale stres. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może zwrócić uwagę zwierzęca, celując w nie, a następnie wybierając zawołaj. A, czyli krótko mówiąc, zwróci się w moim kierunku. Dobra, widzę kolejnego jelenia. Zadanie będzie nie będzie stale takie trudne, jakie wygląda. Jestem Bladeusz Łowca. No, Pimpuś wydaje mi się, że nie wytropiłby tutaj jelenia. Piękna sprawa. Dobra, i co ja zrobię? Mogę go obrobić jakoś? A co, nie obrabiamy ten? Jego skór, dobra. Wyciągnij strzałę. Są strasznie daleko. Jakoś wypadałoby podejść może. Będąc blisko zmienionym przyjrzu, musiałaby pozyskiwać informacje na jego temat. Jakość skóry zostanie obniżona po dokonaniu przeciętnego lub kiepskiego zabójstwa. Dobra. Jest chyba wystarczająco blisko. Cholera. Kubiłem go, a ty w ogóle się nie skradasz, wiesz? Dobra, gdzieś tam pobiegł mi. Uciekł mi, cholera jasna. Dobra, widzę. Zacznij tropić. Czemu tam zostawiliśmy tę skórę zwierzęcia? Zaraz jakieś wilki zjedzą. Dobra, widzę, są po drugiej stronie. Dobra, stąd poluję na pewno. Muszę się po prostu skupić. To co może pójść się tak? I ci skróci go cierpienie, madafaka, chyba padł. Ej, a dlaczego nie bierzemy z mięsa z tych jeleni? Tak tylko zapytam się. Dobra, gdzieś tutaj padł. Dobra, dobij je nożem, już dobijam. Zabij. Dobra, jeleń z, ten F1, by podświetlić szczegóły.
Dobra, czyli możemy nacisnąć F1. Łączne postępy. 50% wytropione, 2, zabite 2. Jeleń białoogonowy. I tutaj mamy całą historię o tych jeleniach. Możemy dokładnie się dowiedzieć, czym są te jelenie, gdzie występują, generalnie wszystko. Witaj, Bladeuszu. Pozdrawiam z zajęć programistycznych. Jak wrócę do domu, to zacznę oglądać. Dziękuję ci, Orzełow. Tam kosę w płuca mu dał. No dał. Taki jestem. Uła, patrzcie na to, zwierzęta. Wszystkie rodzaje można zebrać, ładnie. Zwierzęta, wyposażenie, ryby, gang, ryby. Karty kolekcjonerskie. Kompendium, tryb fabularny, 1%, genialnie. To mi się powiem, wyzwania, całkowity stopień ukończenia, doskonale. No dobra, kawał drogi nas czeka, ha, aby zagwizdać na konia. Chodź tu, koniu. Twój koń zareaguje na wezwanie, o ile znajduje się w zasięgu gwizdku. Wzmacnia więź ze swoim koniem, aby zwiększyć zasięg, w jakim będzie reagował na twoje przygwizdywanie. A teraz co? Jestem strasznie chyba zmęczony jestem. Ale poczekajcie, muszę chyba coś przekąsić. Ale wiecie co? Żebym coś przekąsił, to muszę odłożyć tego jelenia. A, nie mogę chyba. Dobra, koniu, chodź tutaj. Ale jestem zmęczony. Teraz dopiero zauważyłem, że mam strasznie duże zmęczenie. No. Dobra. Koniu, masz tutaj jelenia. Panie Pimpuś, masz tu jelenia. A ja chyba muszę coś zjeść. Tak mi się wydaje, że jestem mega zmęczony. Poczekajcie. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje. Może to tylko to jest takie złudzenie. Co to jest? Ciaska owsiane. A co my dostaliśmy tutaj od tego gałgana nowego? Gotowana fasola. Solone podroby. To życie niby zwiększało, a tutaj to zwiększa trochę ten piorunku. Te ciaska, zjedzmy sobie jedno. I co, coś się zwiększyło? Ja chyba miałem normalny, to jest taki normalny stan chyba ten, który mam. W takim razie. Dobra, ładunek, koń. Ciekawe. Dobra! Mamy jelenia, możemy wracać do bazy. Śmierdział. Wracamy do Charlesa pochwalić się. No w sumie to tak, wracamy do obozu. Nie ma co. Powiem tak, martwy zwierzę może zastosować u Pierce'a, by zwiększyć zapasy gangu. Ach, pięknie sobie poradziliśmy. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Krótko mówiąc, jest nagroda za nasze głowy. Coś żeśmy takiego porządnie przyskrobali. You know how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. That girl from the ranch now, too. Not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would, too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe,
and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Bradzie, zjedz coś na energię. Wiesz co? Zjadłem w sumie coś na energię, to ciastko. I jakby nie za bardzo. Co? Ty chyba nie doceniasz mojej mocy. Proszę cię. That's a bad idea. Have you seen the size of it? There's no Driscolls around! What are you doing? Look out! O cholera, jasna! Ja piernicze, wracaj tu! Easy. Widziałeś, jak się z nim rozprawiłem? I co? I co, panie Gałganie? Ha? I co, panie Charles? Dobra, koń, wracaj tu. Profesjonalnie. Cholera, ale było w pewnym momencie. Powiem wam, że w oczach widziałem strach. Ominąć jeszcze czego. Chyba ktoś tu się naoglądał. Dobra. Weź ten, uspokój się trochę, dobra? Panie Pimpuś, spokojnie. Już, wszystko już po robocie. Co ty, łuk wyciągasz? Ja chciałem konia pogłaskać. Broń na koniu. No, pogłaszczysz poklep, no właśnie. Ja chciałem poklepać. No, już dobrze, już dobrze. Nie denerwuj się, koniku. Dobra. I Tara? No, to lecimy. Proszę cię. Ja to bym takiego niedźwiedzia upolował. Tyle w niego władowałem, że już pewnie leży tam. A jedzenia będzie. Tyle, co na kilka miesięcy. Gościu, zjadłeś ciastko dla konia. A to dla konia? Przecież koń ma się świetnie. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. Dobra, czy... A, widzicie. Bo tu jest dla konia. Teraz dopiero widzę.
Otwarty tonik, wytrząśnie zabójczą. A, widzicie, przywraca, teraz widzę dopiero. Dobra, to zjedzmy coś, przywraca średnią część rdzenia zdrowia i rdzenia wytrzymałości, dobra. Bo to jest dla konia, nie zwróćcie uwagi. A, teraz pa, teraz działa. Chociaż powiem wam, że nie było to teraz konieczne w sumie, bo i tak wracamy do bazy. I hope they all make it. I tried to ride the cow once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Tak więc Krystian zjadłem. No i jesteśmy w bazie. Piękna, piękna akcja. Piękna zarazem zdobycz. Mam nadzieję, że... że Pierce się ucieszy. Czam Pierce? No jakoś tak. Przywiąż konia. Jesteś przywiązany? Dobry konik. Koniku, ty chyba nie jesteś przywiązany, nie jestem pewien. Poczekaj, sprawdźmy to. Nie wygląda, jakby był przywiązany. Przywiąż konia, to chyba trzeba przytrzymać. No właśnie. No, teraz jesteś przywiązany. Dobra, zabieram tego renifera z konia. Tak więc nie ruszaj się, pimpuś. Pan Pearson, rzeźnik Pearson się ucieszy. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one, you dumped on the floor. No dobra, czyli krótko, bo dzisiaj nauczyłem się oskurowywać. Ach, na szczęście jestem profesjonalistą. Prosta sprawa. Szybkie cięcie. I zaraz skóra będzie zdjęta. Tak to się robi. To trwa dokładnie 5 sekund. Już. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Oskurowanie jelenia. Mistrz łowiectwa. Odblokowane wyzwanie mistrza łowiectwa. Więcej informacji można znaleźć w rejestrze. Mistrz łowiectwa, czyli krótko mówiąc, możemy zrobić mistrz. Przytrzymaj, aby wyświetlić. Dobra, weźmy te kompendium, zobaczmy, jak to wygląda. Wytropione się łączne postępy. Czyli krótko mówiąc, jeśli osiągniemy więcej, to zdobędziemy jakoś mistrza. Co to może dawać? To mnie zastanawia. Zwierzęta, ryby. Cofnijmy. Wyzwania raczej nie. Raczej tryb fabularny raczej nie. Tu, kompendium. Zwierzątka. Na razie jest tylko jeden zwierzątek. I jest to co najwyżej jeleń. Okej. Prawie upolowałem niedźwiedzia, ale uciekł, muszę przyznać. No i misja wykonana. Elo.